dobry Państwu, Mikołaj Gwoździowski, program Pytamy Wprost. Jeśli połączymy angielskie słowa mustache, czyli wąsy, oraz november, czyli listopad, to otrzymamy Movember. Tak z kolei nazywa się międzynarodowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę męskich nowotworów właśnie poprzez zapuszczanie wąsów w listopadzie. O rakach jąder oraz prostaty porozmawiam dziś ze specjalistami w tej dziedzinie, czyli dr Ewą Sadecką-Roman, kierownik oddziału onkologii w Tarnobrzeskim Szpitalu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A także z doktorem Kamilem Krawęckim, onkologiem pracującym również w tym oddziale, również w tym szpitalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego raka prostaty, bo to statystyki są bardziej alarmujące. 15 tysięcy mężczyzn rocznie słyszy taką diagnozę, w Polsce tylko. Skąd to wynika? Obserwuje się ostatnio wzrost zachorowań na nowotwory prostaty. Po pierwsze jest, albo inaczej powiem, może wzrost rozpoznań raka prostaty. No tak. I to wiąże się z dwiema rzeczami. Po pierwsze wzrostem zachorowań, a po drugie właśnie ze wzrostem rozpoznań, ilości rozpoznań, ponieważ wykonywane są częściej badania przesiewowe, pacjenci, mężczyźni są bardziej świadomi i udaje nam się więcej nowotworów prostaty wychwycić, zarejestrować, stąd ten wzrost zachorowań. Jest jeszcze jeden powód, mężczyźni teraz żyją dużo dłużej, a rak prostaty jest bardzo ściśle związany z wiekiem. Szacuje się w takich materiałach z biopsji, czy w zasadzie nie z biopsji, tylko z sekcji, notuje się, że praktycznie 70% pacjentów po 80 roku życia ma raka prostaty w maleńkim stadium, nieistotnym klinicznie, ale ma. Także jest to powszechny nowotwór. Tak jak Pan powiedział, 15 tysięcy, nawet więcej, 17-18 tysięcy rocznie jest zachorowań w Polsce na ten nowotwór. I jest to najczęstszy nowotwór u mężczyzn. Często udaje się go pięknie leczyć, ale tak naprawdę ze względu na to, że jest to bardzo różny przebieg tego nowotworu, to jednak śmiertelność taka globalna jest wysoka, bo jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o śmiertelność z powodu nowotworów u mężczyzn w Polsce. Powiedziała Pani, że mężczyźni są coraz bardziej świadomi, czyli może takie akcje jak Movember właśnie mają na to wpływ. No ale dobrze, jakby skąd w ogóle ten rak prostaty się bierze? Co ma wpływ na to, że on się pojawia u mężczyzn? Jakiś sposób życia? Znaczy, jeśli chodzi o jakby możliwość wpływu na zachorowania na raka prostaty, no to są jak w wielu nowotworach takie czynniki, na które mężczyzna ma wpływ, czyli takie korygowalne i są takie niekorygowalne. No zdecydowanie niekorygowalnym jest wiek, bo tak jak powiedziałam, to jest najczęściej mężczyźni dojrzali, czyli po 60-70 roku życia zapadają na tą chorobę. Drugim takim czynnikiem niekorygowalnym to jest skłonność genetyczna. Zwłaszcza, że część z tych nowotworów jest w ogóle uwarunkowana genetycznie, związana jest na przykład z mutacją BRCA, w genach BRCA, na przykład BRCA2A2. Stąd na to nie mamy wpływu jakby, żaden mężczyzna na to nie wpływu. A jeśli chodzi o rzeczy, na które ma wpływ, to jak w wielu innych nowotworach, czyli masa ciała, aktywność fizyczna, palenie papierosów, też spożywanie alkoholu i to są te czynniki modyfikowalne. Czyli ogólnie niezdrowy tryb życia. Generalnie niezdrowy tryb życia jest czynnikiem jakby ryzyka zachorowania na raka prostaty. Tak? A jak to wygląda statystycznie w naszym regionie? Możemy o tym jakoś powiedzieć? Statystycznie mniej, bo jeśli chodzi o jest to porównywalnie jak w kraju. Czyli sporo. Czyli sporo. No dobrze, rak jąder, to też przejdźmy do tego drugiego nowotworu. Tutaj statystyki są bardziej pozytywne, bo tylko 1500 mężczyzn rocznie w Polsce choruje. No to też powiedzmy o tych przyczynach, objawach i leczeniu. Rak jądra jest nowotworem, który występuje u młodych mężczyzn. Największy szczyt zachorowań to jest w wieku od 20 do 40 roku życia. I z tego powodu jest jakby taki ważny. To jest 1400 zachorowań około rocznie, stanowi 1,5% zachorowań na nowotwory. Jeśli chodzi o epidemiologię, no to jest podobne jakby częstość zachorowania w całym kraju. Przy czym więcej tych zachorowań obserwujemy w województwie zachodniopomorskim.
Czemu akurat tam? Nie wiadomo, nie wiem dlaczego tak jest. Na pewno ten nowotwór jest związany z czynnikami środowiskowymi, czyli, bo widzimy, że na przykład w krajach nordyckich jest bardzo dużo tych zachorowań, więc możliwe, że wynika to, nie wiem, ze stylu życia, czyli z bardziej siedzącego stylu życia, może mniejszej aktywności fizycznej. Wpływ także mają takie czynniki, które są na przykład obecne przy urodzeniu, jak niestąpione jądro, lub też na przykład jakieś czynniki hormonalne. Objawy takiego nowotworu, jak one wyglądają? We wczesnym stadium tego nowotworu pierwszym objawem jest wyczuwalny guzek jądra. Najczęściej mężczyźni sami wyczuwają sobie ten guzek, który z czasem rośnie. Może on być tkliwy, nie musi być bolesny. Jest przesuwalny i właśnie z tego powodu najczęściej mężczyźni zgłaszają się po raz pierwszy do urologa, do lekarza. I jeśli już się zgłoszą, jak wygląda takie leczenie? Następnym leczeniem, w sumie diagnostyką, jest wykonanie bezinwazyjnego badania USG jąder, które jest niebolesne. Jest to szybkie badanie, trwa 15 minut i które w połączeniu z badaniami laboratoryjnymi, na przykład badaniami markerów nowotworowych, są w stanie podać nam diagnozę. A jeśli nie będziemy bardziej, powiedzmy, mężczyźni, którzy spotykają się z takim nowotworem, będą bardziej oporni na swoje objawy i nie wyruszą do lekarza, urologa, to co wtedy? Będą bardziej inwazyjne, przypuszczam, metody leczenia? Jak to będzie wyglądało wtedy? Ten nowotwór, gdy nie jest leczony, daje objawy ogólne, które związane są właśnie z przerzutami do narządów wewnętrzych. Może to być na przykład duszność, może to być na przykład ból brzucha, może to być krwawienie. Wtedy ten nowotwór jest także nawet w tym stadium zaawansowanym, stadium przerzutów, ten nowotwór jest dalej możliwy do wyleczenia. Jednak to leczenie jest dużo bardziej, możemy powiedzieć, inwazyjne, dużo bardziej obciążające dla pacjenta, dlatego że we wczesnych stadiach nowotworu wystarczy tylko leczenie operacyjne. I na przykład już później nie trzeba prowadzić żadnego dalszego leczenia. Jednak w tych przypadkach bardziej zaawansowanych chory wymaga leczenia bardzo intensywnego, w skomplikowanym schemacie leczeniem chemioterapią. Pani doktor, w naszym Tarnobrzeskim Szpitalu dużo takich badań się wykonuje, czy w ogóle się wykonuje, jeśli chodzi o leczenie raka prostaty i raka jąder? Jeśli chodzi o, w ogóle pan pyta o badania czy leczenie, bo to jest troszeczkę inna sytuacja, jeśli chodzi o rozpoznanie samego raka prostaty, najczęściej jest stawiane jednak przez urologów. My mamy zatrudnionego urologa tak od niedawna. Bardzo dużo trafia do nas pacjentów skierowanych z urologii z innych miast ościennych. Przez koncylia trafiają do nas do leczenia. Jeśli chodzi o takie rozpoznanie, to najczęściej pacjent trafia do urologa rzeczywiście lub do lekarza rodzinnego, może trafiać z objawami zaburzenia generalnie mikcji, czyli uczucie parcia na mocz, czy częste oddawanie moczu, co już jest związane tak naprawdę zwykle z takim już zaawansowanym rakiem prostaty, albo przynajmniej powiększoną prostatą, bo często takie objawy są po prostu przy powiększonym gruczole krokowym. Ale często rozpoczyna się diagnostykę raka prostaty na wczesnym etapie po prostym badaniu PSA, którym jest badanie z krwi. I takie badanie mężczyźni wykonują z różnych powodów. Teraz jest od jakiegoś czasu dostępne badanie 40+ i jak są mężczyźni, którzy się decydują na to badanie, co nie jest oczywiste, to są badania w większości z krwi, przy okazji też badanie kału na krew utajoną, bo od razu o tym mówię, bo to ma związek w ogóle z wykrywalnością chorób nowotworowych. I tam w pakiecie dla mężczyzn jest również badanie PSA. I podwyższony poziom PSA bardzo często już skłania pacjentów, mężczyzn, do kontaktu z urologiem. I urolog w tym momencie bada takiego pacjenta klinicznie, to jest takie badanie per rectum, ocenia i zleca, jeśli jest taka potrzeba, dalsze badania w postaci rezonansu magnetycznego, co teraz robić powoli standardem przy rozpoznawaniu nowotworu prostaty. I
kieruje lub nie pacjenta na biopsję, bo to od różnych czynników teraz zależy. I pełne rozpoznanie nowotworu prostaty może być dopiero w biopsji. Biopsję robi się albo przez odbytniczo, albo przezkroczowo. To już jakby urolog o tym decyduje. I rozpoznanie histopatologiczne dopiero nam może jakby potwierdzić obecność raka prostaty. Sama obecność raka prostaty, no to jest w ogóle bardzo długa historia, jeśli o leczenie chodzi, ponieważ nie każdy rozpoznany nowotwór prostaty jest istotny klinicznie. Tak jak powiedziałam wcześniej, wielu mężczyzn, bo jak mówiłam o tych sekcjach, wielu mężczyzn umiera mając raka prostaty i umiera w ogóle przez choroby niezwiązane z tą chorobą nowotworową. Nieświadomie. I ta, nie tylko, że nieświadomie, ale po prostu ten nowotwór nie zdąży jakby zaszkodzić takim osobom. I teraz rozpoznanie raka prostaty, bardzo ważne jest nie tylko samo jego rozpoznanie, ale podjęcie decyzji, czy jest to nowotwór istotny klinicznie. Czyli on zdąży w ciągu życia tego pacjenta jemu zaszkodzić, czy nie. I czy on rzeczywiście wymaga leczenia. To jest to związane z pewnymi algorytmami, określeniem stopnia złośliwości, przewidywalnej długości życia tego pacjenta, ale nie każdy pacjent, nie tylko z podwyższonym PSA, ale który ma potwierdzonego raka prostaty, wymaga natychmiastowego leczenia. Więc ja, zakładając, że mamy już takiego pacjenta zdiagnozowanego, w sensie, że wiemy, że ma raka prostaty, to w dalszej kolejności ocenia się stopień zaawansowania tego nowotworu, określa się grupę rokowniczą i na podstawie tego jakby określa się wskazania do leczenia. I tutaj też jak przy innych nowotworach są tak naprawdę dwa cele leczenia. Jeden to jest cel radykalny, czyli dążący do pełnego wyleczenia tej choroby, a drugi cel paliatywny przy zaawansowanych chorobach nowotworowych. Jest to wtedy traktowanie tej choroby, tego raka prostaty jako leczenia, jako choroby przewlekłej. Najczęściej sprowadza się do wieloletniego, wielomiesięcznego leczenia, które też często jest, we współczesnych czasach często jest bardzo skuteczne i umożliwia naprawdę często wieloletnie przeżycie i kontrolę tej choroby. Oczywiście zdarzają się również agresywne przebiegi choroby tego raka prostaty. Tak jak powiedziałam, jest jednak to czynnik, gdzie w skali takiej globalnej powoduje wysoką śmiertelność wśród mężczyzn. Właśnie o tą skuteczność chciałem zapytać, bo nawet jeśli już pokonamy takiego raka, to czy zdarzają się później jakieś nawroty? Tak, w wielu nowotworach tak jest, że zdarzają się nawroty. I bo pan powiedział, że pokonamy tego raka. W zasadzie jak pokonamy raka, to już tego nawrotu nie powinniśmy mieć. Ale generalnie tak, jeśli stosujemy leczenie radykalne, tutaj też są różne stopień sukcesu, związany też ze stopniem zaawansowania, stopień złośliwości tej choroby. Niemniej jednak leczenie radykalne, to pierwotne, jest najczęściej takim leczeniem miejscowym, czyli albo, bo nie wiem, czy będziemy jeszcze za chwilkę na ten temat rozmawiać, bo jeśli chodzi o metody tego leczenia, no to mogą być metody chirurgiczne, czyli operacyjne, mogą być również metody, jest radioterapia, to są w wielu przypadkach bardzo równorzędne metody, z towarzyszeniem lub nie hormonoterapii, ponieważ nowotwór prostaty jest rakiem takim wysokohormonozależnym. I często to leczenie jest uzupełnione jeszcze na przykład hormonoterapię różnie długą, 6-miesięczną czy 3-letnią. I rzeczywiście zdarzają się nawroty tej choroby. Do monitorowania jakby próby jakby wyłapania tej wczesnej wznowy służy głównie badanie PSA, to przywołane wcześniej. I też decyduje o tym urolog czy onkolog, o tej kolejności, czasie, w jakim prowadzimy te badania. I rzeczywiście często wzrost PSA może świadczyć o zbliżającej się wznowie w postaci albo wznowy miejscowej, albo rozsiewu nowotworowego. I w zależności od rozpoznanego takiego nawrotu, no różne leczenie się na tym etapie wprowadza i prowadzi. Jeszcze chciałbym do tego wrócić, ale teraz bym chciał przejść do tematu raka jąder, do pana doktora. Czy usunięcie jądra, bo przypuszczam, że to jest taki najbardziej już ostateczny krok, czy też metoda walki z nowotworem, czy to wpływa na płodność? W ogóle tak, leczenie raka jądra, leczeniem podstawowym jest leczenie urologiczne, czyli właśnie usunięcie zajętego przez nowotwór jądra. I jądra są narządem parzystym, czyli jakby to jedno pozostawione w organizmie mężczyzny jądro
jakby jest wystarczające do tego, żeby produkować odpowiednią ilość hormonów męskich, czyli testosteronu, ale też produkować odpowiednią ilość plemników, które później jakby pozwalają na spłodzenie dziecka. Wiadomo, ta operacja może w jakiś sposób upośledzać tą płodność, dlatego że nie wiemy, jaką wyjściowo ten mężczyzna miał płodność, jaki miał ten swój zasób, tym bardziej, że teraz no, obserwujemy wśród mężczyzn w związku też między innymi ze stylem życia obniżenie płodności. Obecnie procedurami refundowanymi przez NFZ są takie metody jak zabezpieczanie właśnie płodności, czyli jakby bankowanie nasienia. W związku z tym taki mężczyzna może czuć się bezpiecznie, że będzie mógł mieć później po takim leczeniu dzieci. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jeszcze na koniec zapytam o takie różnice, no bo o byciu chorą na raka piersi każdego roku dowiaduje się około 22 tysiące Polek. No i ta wygrywalność jest na poziomie 40-50%, tak według statystyk. A mimo diagnozy kobiety i tak często wypierają się tej choroby, a te zdrowe też nie chcą regularnie chodzić na badania. Przypuszczam, że u mężczyzn ten opór jest dużo większy. Skąd to wynika? To trzeba by tak naprawdę pytać mężczyzn. Ja mogę jedynie się domyślać, z czym to jest związane. No, choroba, myślę, że jest kilka czynników. Jakby choroba jest słabością pewną, więc często niesie za sobą jakieś upośledzenie sprawności, na przykład w przypadku nowotworów prostaty po leczeniu radykalnym, niezależnie czy to jest leczenie operacyjne, różnie może być metodą otwartą, laparoskopową czy tam nawet robotową, mogą pojawić się powikłania dotyczące trzymania moczu, jak sfery seksualnej na przykład. Często w leczeniu, tak samo radioterapia również niesie pewne możliwości powikłań. Podobny zresztą do tych. Jeśli chodzi o leczenie hormonalne, jak już też powiedziałam, rak prostaty jest nowotworem wysoce hormonozależnym i na późniejszych etapach leczenia, czy często też na etapie leczenia radykalnego, nowotworu trochę bardziej zaawansowanego, stosuje się hormonoterapię. Ta hormonoterapia to są tak naprawdę antyhormony. My blokujemy męskie hormony, chcemy obniżyć poziom testosteronu. I mężczyźni bardzo często boją się tych objawów, boją się, bo rzeczywiście trochę w jakimś sensie mają się czego bać, dlatego że no, obniżona funkcja hormonów to są pewne zmiany, mogą być zmiany metaboliczne w postaci skłonności do cukrzycy, nadciśnienia, mogą być wpływ ma na jakieś choroby sercowo-naczyniowe, może mieć wpływ też na właśnie postrzeganie siebie, bo to jest też wpływ na sferę psychiczną, może mieć wpływ na sferę seksualną. Także no jest to, może pojawić się ginekomastia, ba, mogą pojawić się uderzenia gorąca, często pacjenci o tym mówią, co jest bardzo jakby kojarzone jednoznacznie jakby z kobietami, więc mężczyźni, myślę, obawiają się tego. Mężczyźni w ogóle, nie tylko jeśli chodzi o raka prostaty, tylko większość nowotworów są bardziej, nie wiem jakiego słowa użyć, może oporni, jeśli chodzi o kontakt z lekarzami. Zaufanie, poddanie się tym wszystkim procedurom, jest to zawsze pewne ograniczenie wolności, pewna zmiana trybu życia, no, trzeba się poddać, kogoś posłuchać i tak dalej. Myślę, że jest im trudniej niż kobietom. Kobiety częściej myślą, muszę być zdrowa dla kogoś, mam rodzinę, muszę się kimś zająć, więc muszę zadbać o to i mam wrażenie, że mogą być troszkę że może z tego wynika, że chętnie się diagnozują i szybciej leczą. I chyba to jest kluczowe. No dobrze, bardzo dziękuję za takie kompleksowe i wyczerpujące wyjaśnienie tematów. No i życzę jak najmniejszej ilości pacjentów chorych na wspomniane nowotwory. No i nie tylko te nowotwory. Dziękuję za dziś. Dziękujemy. Dziękuję również Państwu, a Panom życzę dużo zdrowia, no a w przypadku jakichkolwiek objawów takiego kierowania się do specjalistów, nie ma się czego bać, trzeba mieć jaja. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień.